Słuch to jeden z najważniejszych zmysłów. Ponieważ tracimy zdolność słyszenia stopniowo, przyzwyczajamy się do jego osłabienia. Tymczasem wczesna interwencja protetyka słuchu może zatrzymać postęp wady słuchu. Większość ludzi traci zdolność słyszenia w wieku 40 lat. Pomimo, że staramy się i zalecamy, aby każdy robił sobie badania, kiedy skończy 50 rok życia, niestety znaczny odsetek Polaków po raz pierwszy decyduje się na to badanie, kiedy skończy 70 lat. Pogorszenie słuchu często jest procesem długotrwałym. Sprawia to, że Polacy nie zdają sobie sprawy z niesłyszenia pewnych dźwięków. Dlatego na badanie słuchu decydują się zbyt późno, kiedy ten niedosłuch jest już głęboki. Po 50 roku życia często przyzwyczajamy się do niesłyszenia już pewnych dźwięków i niestety zwlekanie z takim badaniem naraża ich na bardzo poważne konsekwencje. Nie bez znaczenia jest przeświadczenie, że aparaty słuchowe to jest duża aparatura, która automatycznie stygmatyzuje osoby je noszące. Jednak nic bardziej mylnego, bo jak możemy zobaczyć, aparaty słuchowe to są bardzo małe urządzenia, które wręcz są niewidoczne dla oka ludzkiego. Posiadają bardzo zaawansowaną technologię i potrafią się dostosować do różnych sytuacji i warunków, w których przebywają ludzie. Tak, oczywiście. Zalecamy zawsze przed podjęciem takiej decyzji o zakupie aparatu, aby sobie taki aparat wypożyczyć, przetestować sobie go, wręcz się z nim zaprzyjaźnić, aby móc sprawdzić, jak zmienia się komfort słyszenia przez to codzienne funkcjonowanie danej osoby. Nie, w gabinetach Amplifon badania słuchu, testowanie aparatów słuchowych jest zawsze bezpłatne i co najważniejsze, niezobowiązujące. Uszkodzenie słuchu, oprócz takich dolegliwości fizycznych jak szumy uszne, problemy ze snem, bólami migrenowymi, ma swój znaczący wpływ na naszą psychikę i relacje społeczne. Przez niedosłuch często pojawiają się problemy z porozumiewaniem się, z komunikacją, z oglądaniem telewizji, bardzo często załatwienie takich zwykłych, codziennych spraw, jak na przykład sprawy urzędowe. To często prowadzi do takiej frustracji i że ludzie po prostu się izolują. Dlatego zachęcamy wszystkich, aby regularnie swój słuch badać raz do roku. Jeśli zauważymy pogorszenie słuchu bliskiej nam osoby, udzielmy jej wsparcia i pokierujmy na tak ważne badania słuchu.